musi być coś innego. Teraz już wchodzi to. Bo to kurwa. To jest kurwa, gościu. Najważniejsza nutka, najważniejsze tego, nie? Najważniejsza walka, najważniejszy konflikt, jaki mógł być po prostu. Witam 23 tysiące osób na transmisji z typowania walk na Fame MMA 2. I przechodzimy do walki wieczoru. Mianowicie Daniel Magical Zwierzyński kontra... Oj, tu za dużo to jest. Marcin Rafonik z Krasucki! Krasucki! Sorry, mogłem ci dać... Mówiłeś tu. Nie, działa. Raz, dwa, trzy. Okej. Dobra, już działa. Dobra, zacznijmy to jeszcze raz. Ty nie możesz tak, nie mogę tak. Widzisz, przez ciebie zepsułeś epickość. Nie, kurwa. To tak mi zależało, że to tak, kurwa. Proszę. Teraz ja mówię Magikala. Dobra, to ty masz Magikala. Dobra, jeszcze raz. Cofnijmy się w czasie, jak w Prince of Persia, pieski czasu. Nie chcę tego, tego nie było po prostu. Proszę was. Zacznijmy jeszcze raz, kurwa. Uważaj na rękę, ty mówisz, że walka wieczoru. Dobra. Jeszcze raz. Tam tego nie było, jak coś. Jeszcze raz. Czekaj. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do walki wieczoru. Fame MMA 2. Daniel Magical Zwierzyński kontra Marcin Rafonix Krasucki. Najdłużej wyczekiwana walka. Od ponad 4 lat trwający konflikt, który rozpoczął się jeszcze, z tego co mi się wydaje, to już na hitboxie było to po prostu... Sorry, na pewno on się zaczął na Twitchu. Ten konflikt się zaczął na Twitchu, potem przeszedł na hitboxa, później znowu na Twitcha, na YouTube'a, po prostu na każdej platformie oni się nienawidzili. Był jakiś moment, w którym oczywiście była zgoda, ale była ona trwała na bardzo krótko, dlatego też wydaje mi się, że tu... Sorry, coś się z mikrofonem stało, czy nie? To działa, nie? Działa wszystko, no. Dlatego też w tej walce, moi drodzy, wydaje mi się... No jest to tak po prostu... Czekaj. Długo wyczekiwana walka. Tak, jest to tak długo wyczekiwana walka, że tutaj naprawdę ciężko wytypować. Obaj zawodnicy trenują bardzo mocno. Daniel jest wyższy od Marcina, jest on cięższy od Marcina i oczywiście Daniel ma tutaj większe doświadczenie w klatce, ponieważ zawalczył już na pierwszej gali, więc tutaj Daniel wychodzi, można powiedzieć, z pełnym bagażem doświadczeń. Trenuje on trochę dłużej od Marcina, ponieważ już przygotowywał się do tej walki z Adrianem Polakiem, co po prostu dodaje mu tych parę tygodni, czy parę tygodni po prostu więcej treningu. No i przede wszystkim właśnie to doświadczenie w klatce daje tutaj Danielowi dużo też zalet. Jakby nie patrzeć też przed tą galą, zawodnicy się przygotowują dużo dłużej, bo tam to było około 3 tygodnie, a tutaj mamy już ponad 2 miesiące. Dokładnie. Walczą też w MMA, a nie w boksie, to jest bardzo ważne i myślę, że to jest w pewnym sensie plus dla Daniela tutaj, bo jest cięższy. Zobaczymy, jak to będzie. No moim zdaniem tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, ciężko mi jest typować walkę, główną walkę wieczoru, głównie też dlatego, że tak jak powiedziałem przy walce z Dawidem, nie chcę tutaj nikogo demotywować. Są to na tyle ciężkie walki, że tutaj naprawdę faworytem może być każdy. Tutaj bardzo ważnym czynnikiem, który będzie właśnie towarzyszył obu panom, jest przede wszystkim ten konflikt, który zaciera się już od kilku lat. To jest naprawdę niesamowicie ciężki bodziec, ponieważ chęć pokonania drugiego przeciwnika jest na tyle duża, że tutaj nawet nie...
wystarczy po prostu chęć zwycięstwa. Nawet za dużo skilla nie potrzeba, żeby po prostu rzucić się na przeciwnika z rękoma, celować na głowę i mocno po prostu sadzić. Tutaj trzeba mieć mocną kondycję, mocną psychikę właśnie, żeby się nie podgrzać już na samym początku, żeby się nie spompować na samym początku, ponieważ jeżeli ktoś nie podejdzie do tego z zimną głową, jeżeli Daniel nie podejdzie z zimną głową do Rafona albo Rafon do Daniela, właśnie to może się to skończyć naprawdę tragicznie dla tego, kto pierwszy się podpali. Mam tu właśnie pewne obawy, jeżeli chodzi o Rafoniksa, ponieważ jest to jego pierwsza walka. Daniel ma już za sobą pojedynek i wydaje mi się, że on jest strasznie taki w gorącej wodzie kąpany, charakterny i może chcieć lecieć tak, że szybko za takim tlem. Bardzo możliwe, że tak będzie. Może chcieć szybko skończyć walkę i się szybko podpalić. Ale powiem ci, że Rafoniks na przykład zaskoczył mnie na konferencji, tak, ponieważ był on... Zachował zimną krew, zachował spokój, więc Rafoniks na pewno podejdzie do tej walki z psychiką właśnie mocną. Ponieważ wydawało mi się, że właśnie na tej konferencji Rafoniks będzie tym tak zwanym chudym bykiem, który będzie starał się, wiadomo, podgrzać atmosferę, pokazać, że to on jest tym samcem alfa właśnie na konferencji, że to on jest mocniejszy psychicznie od Daniela, ale było całkiem inaczej. Rafoniks zachował się, podszedł do walki, tej mediacji z pełną kulturą. Daniel zresztą również. Daniel... Pełną kulturą? No, z pełną kulturą, może trochę przesadziłem, ale wiecie, o co mi chodzi. Jakby wydawało mi się, że trochę większe tak było, dymy będą. I tak było dużo łagodniej niż, wiecie, niż bywało to na streamach. Dokładnie. No jednak chłopaki zapowiedzieli, że no są, im bliżej gali, tym większe nabuzowanie, więc wydaje mi się, że pierwsza konferencja była na przetarcie, jednak druga może być... W ogóle mamy takie plany, nie wiem, czy jesteście za tym, aby drugą część, drugiej konferencji zrealizować tylko w czwórkę, czyli Adrian Polak, Dawid Malczyński, Daniel Magikal i Marcin Krasucki. Dokładnie. Co sądzicie? Dokładnie, co sądzicie właśnie o czymś takim? Żeby były tylko cztery osoby i gradobicie pytań, tylko w nich ładowane pytania. I ja wiem, no, oni nawet sami wyrazili taką chęć, żeby... Oni chcą podgrzać bardziej emocje. Oni chcą gradobicie pytań, oni chcą tego, oni są nabuzowani. A tutaj jednak mimo wszystko, oni... Było też dużo pytań do nas, tutaj do... Sorry, bo tutaj ludzie nie zrozumieli. Chodzi nam o drugą część konferencji. Na pierwszej części konferencji będą również inni zawodnicy, tak, dokładnie. Więc tutaj konferencja oczywiście będzie przebiegać również z innymi zawodnikami, ale w drugiej części, a możliwe, że nawet w trzeciej części, bo nie możliwe. Wiemy jeszcze, jak podzielimy, ale na pewno jedną ostatnią część konferencji to będzie część konferencji, w której to Daniel Magikal, Rafoniks, Malczyński oraz Polak będą grać pierwsze skrzypce i według mnie to jest właśnie dobry pomysł, dobra idea, ponieważ będziemy mogli zająć się tylko walkami, tymi najważniejszymi walkami na Fame MMA 2. Więc tutaj, moi drodzy, właśnie takie rozwiązanie mamy i jeżeli chodzi o typy, czy masz jakiś swój typ? Nie chciałbym typować tej walki, więc się wstrzymam. Ja również się wstrzymam, jeżeli chodzi o typowanie tej walki, a wy na czacie napiszcie, kogo typujecie, napiszcie Rafoniks lub Daniel Magikal, zależnie od tego, komu kibicujecie, a ja w międzyczasie, tak jak powiedziałem wcześniej, zapraszam was do zakupu